Okay, tomorrow game is really important for us and for Italy team, for Lube. And we know this situation, but we came here for victory. And we know we have very difficult way, very hard way, but we can push a lot for this game because it's one game, not more, and we can push more with full power. Podróż dobrze minęła, myślę, że nie jesteśmy zmęczeni i jesteśmy pozytywnie nastawieni. Bardzo długo, praktycznie cały dzień byliśmy w podróży, także przyjechaliśmy troszeczkę zmęczeni do hotelu, ale zregenerowaliśmy się przez noc i mamy dzisiaj dużo czasu na odpoczynek, trening dopiero wieczorem, więc jestem dobrej myśli. It's not lucky day for us or I don't know what how I say. We lost 3-2, but we can play much better than the last game against Lube. And I'm sure if we push little more than last game, we can win 3-0 or 3-1. But we must play with full power against this team because this is Lube and one of the best team in the world. Everyone know about Lube team. And if we want to take one step more to next round, we must play with full power, 100% against Lube. Przychyliśmy zagrać nasze najlepsze spotkanie w tym sezonie. Mam nadzieję, że zrobimy to. Jesteśmy pozytywni i wierzymy w nasz kwalitet i w nasz potencjał. Chcemy zagrać najlepsze, co możemy. Może wystarczyć, może nie wystarczyć, ale musimy dać wszystko od sobie. Ten mecz jest naprawdę dla nas bardzo ważny i naprawdę mamy go na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy w stanie pokonać ten zespół, jakim jest Lube. Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo mocny zespół, ale pokazaliśmy w meczu w Atlas Arenie, że możemy walczyć jak równie z tym zespołem i z tego, co słyszałem, oni nie są jakoś do tego spotkania luźno nastawieni, też czują presję i myślę, że to może być naprawdę ciekawy mecz, a to wideo było z racji tego podzielone na grupy, bo pokazuje to, jak ważne to spotkanie dla nas jest i każdy musi dokładnie zapamiętać to, co jest dla niego najważniejsze, dlatego był podział na poszczególnych zawodników. Czujemy, myślę, że wszyscy jesteśmy pod euforią, że jesteśmy szczęśliwi, że możemy zagrać mecz o awans do następnej fazy. Jak zaczęliśmy Ligę Mistrzów, pierwsze dwie kolejki, to się tak nie wydawało dobrze. Nasza gra się zmieniła w tych kilka miesięcy. Teraz gramy dużo lepiej i myślę, że każdy zespół musi grać bardzo dobrze, żeby nas pokonać i to nie jest łatwo. Myślę, że jesteśmy, jak powiedziałem, kilka razy pozytywni i myślę, że możemy to zrobić, jak zagramy nasze najlepsze spotkanie, a po to przyjechaliśmy. W Lidze Mistrzów grają najlepsze zespoły w Europie i dla każdego to jest przyjemność grać, jak możesz się spotykać z najlepszymi zespołami z drugich krajów i walczyć o nie wiem, pierwsze miejsce albo Final Four. Myślę, że każdy zawodnik, który gra siatkówkę, marzy o tym, żeby grać przeciw nie wiem, ruskim najlepszymi zespołami albo turcyjskim, albo włoskim. Po to trenujemy, żebyśmy się walczyli z najlepszymi o największe medale. Thank you.